czyta. My bronimy Biblii. Proszę Państwa, bardzo dużo religii jest takich, które bronią Biblii, samej Biblii, nie tylko Świadkowie Jehowy, bo Świadkowie Jehowy są jakby pierwsi, bo oni to naprawdę są oddani na 100% Panu Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Proszę Państwa, że tak jak Jezus powiedział, kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie, i to samo oni czynią. I tak samo jest, proszę Państwa, na forum ONZ szykują swoje miecze na lemiesze włócznie, na nożyce ogrodnicze. Także Świadkowie Jehowy postępowaniem swoim pokazują. Dlatego za to świat ich ceni, to znaczy świat jest diabła, ale wiecie Państwo. Jeszcze coś można zauważyć u sprawiedliwego, rzeczy sprawiedliwe. Wyznanie wiary jest. Wszystkich zawodów, które są bezpośrednio związane z ogniem. Wawrzyńca wzywano jako orędownika w chorobach reumatycznych, przy bólu pleców, podczas pożarów. W ikonografii przedstawia się go jako diakona w stroju diakońskim z kratą, na której był umęczony, albo z Ewangelią i krzyżem, a także jako rozdającego jałmużnę ubogim. Wszystkim solenizantom, panom noszącym imiona Wawrzyniec, a także Borys, składamy moc serdecznych życzeń Bożej opieki i ludzkiej życzliwości. Z okazji nas, gdy coś jest piękne, braknie słów, za bezcenne nie ma czym płacić. Z okazji nas, gdy coś jest piękne, braknie słów, za bezcenne nie ma czym płacić. Wystarczy tylko Gudowi grosz. Wszystko mieć, trzeba wszystko stracić. Wystarczy tylko Gudowi grosz. Wszystko mieć. Wystarczy tylko Gudowi grosz. Wszystko mieć, trzeba wszystko stracić. Wystarczy tylko Gudowi grosz. Wszystko mieć. Trzeba wszystko stracić. I'm going to go to the hospital.
Wycia. Burze są normalnym zjawiskiem, ale mogącym stworzyć ostatnie zagrożenie dla życia. Także Bóg nie jest wyjący, Bóg nie jest żebrzący, bo to jesteśmy w żebracznicy wielkiej. Bóg nie jest smutny taki, jak to oni tu przedstawiają. Dziś 88. miesięcznica smoleńska obchody rozpoczną się mszą o 19 w warszawskiej archikatedrze, ale rano tradycyjnie odbyła się msza w intencji ofiar katastrofy. O 8.41 prezes PiS Jarosław Kaczyński złożył kwiaty przed Pałacem Prezydenckim. Barierki i szpaler policjantów, tak obecnie wygląda krakowskie przedmieście. Miejsce, w którym odbywają się uroczystości miesięcznicy smoleńskiej od rana, zostało zamknięte. Mieszkańcy, którzy spieszyli się do pracy, na utrudnienia narzekali, bowiem to kolejna miesięcznica bardzo skrupulatnie zabezpieczona przez policję. Jesteśmy przyzwyczajeni w tej lokalizacji do tego, że musimy się liczyć z różnymi protestami, różnymi demonstracjami, uroczystościami, etc., ale jeżeli to będzie co miesiąc, to będzie dramatycznie. Przez zamknięte krakowskie przedmieście mieszkańcy muszą się też dziś liczyć ze zmianą w organizacji ruchu i kursowania autobusów. Już teraz policjanci nie wpuszczają samochodów od ulicy Karowej. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, wiele wskazuje na to, że oprócz zwolenników PiS-u na krakowskim przedmieściu pojawią się także kontrmanifestanci. Podczas ostatniej lipcowej miesięcznicy nad bezpieczeństwem uczestników zgromadzeń czuwało blisko 2,5 tysiąca funkcjonariuszy policji. Ksenia Maczczak, Polskie Radio. Coraz częściej brakuje pracowników. Barometr oferty pracy wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu w lipcu wyraźnie wzrósł. Wyniósł 239,1 punktu. W czerwcu było tam 227,9. Wskaźnik wzrasta nieprzerwanie od początku roku. W ostatnich miesiącach najbardziej poszukuje się pracowników w województwach mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim. Kolejno plasują się następne bardziej rozwinięte regiony. W lipcu wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników rozłożył się niemalże równomiernie pomiędzy zawody wymagające wykształcenia w kierunkach ścisłych, społecznych i usługowych. Wolniej wzrastało zapotrzebowanie na pracowników fizycznych. Podwoiła się natomiast liczba ogłoszeń, których nie podano wymaganego zawodu. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Niemieckie sądy administracyjne skarżą się na przeciążenia ze względu na ogromną liczbę skarg składanych przez migrantów przeciwko procedurom przyznawania azylu. Przewodniczący Niemieckiego Związku Sądów Administracyjnych w rozmowie z Bivol ocenił sytuację jako dramatyczną. W tym roku sądy administracyjne będą musiały rozpoznać w pierwszych instancjach ponad 300 tysięcy skarg migrantów przeciwko decyzji o odmowie przyznania im azylu, powiedział sędzia Robert Zieg-Miller. Dodał, że w 2015 roku takich skarg było o połowę mniej. Jego zdaniem odpowiedzenie na wszystkie skargi migrantów może okazać się niewykonalne, bowiem brakuje sędziów, personelu administracyjnego, a nawet sal sądowych. Wraz z nowym napływem migrantów do Niemiec przybywa wniosków o azyl. Federalny Urząd Migracji i Uchodźców wydaje coraz więcej decyzji odmownych. Migranci z odrzuconymi wnioskami masowo składają pozwy i skarżą niemieckie procedury przyznawania azylu. Od 2 lat systematycznie rośnie liczba kancelarii adwokackich, które się ogłaszają jako wyspecjalizowane w kwestiach przyznawania azylu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Oprócz odmowy przyznania azylu, migranci skarżą się w sądach także na to, że niemieckie urzędy państwa przyznają nam pełnego azylu tylko formę subsydiarną, która daje im ograniczone prawa na roczny pobyt w kraju.
Dzisiaj w kraju bardzo ciepło, ale upałom będą towarzyszyły burze. Od 21-25 stopni na północy do około 32 w centrum i do, uwaga, 37 kresek na termometrach. Dzisiaj na południowym wschodzie cały dzień słoneczny, będzie tylko na południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze może padać przelotne deszcze. Spodziewane są też burze z gradem i wiatrem dochodzącym do 90 km na godzinę. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 12 Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski. Dziś miał się odbyć brifing prasowy warszawskich samorządowców, w tym pana Jacka Ozdoby i pana Jakuba Banaszka, w sprawie reklamy napoju energetycznego Tiger. Reklamy, która w sposób delikatny rzecz biorąc zdumiewający nawiązuje do rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Naszym gościem jest pan Jacek Ozdoba, radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Witam serdecznie. Witam panu redaktorze. Jeszcze przed tą konferencją, przed tym briefingiem, do którego jednak nie doszło, mówił pan o tym, że będzie chciał pan przedsięwziąć kroki wobec producenta tego napoju. Co to miałoby być? Oto briefing prasowy dzisiaj został odwołany, ale my to sprawą dalej się zajmujemy. Razem z panem Banaskiem uważamy, że istnieje podstawa, ponieważ pan Sylwy na tej opinii, że wypełnia znamiona artykułu 133 Kodeksu Karnego, ja państwu zapytuję, co publicznie znieważa naród Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. To, proszę państwa, nie jest zwykła pomyłka jakichś agentów PR-owskich, nietrafiony sposób na rozreklamowanie produktu. To jest działanie celowe, bym powiedział, dywersyjne wobec narodu polskiego. Przepraszam, ja tylko być może nie wszyscy mieli okazję zapoznać się z tą reklamą. Ja się powiem, że na plakacie reklamującym ten napój mamy dłoń z wyciągniętym środkowym palcem, a chyba nie może tego dostępnego tłumaczyć. I tekst 1 sierpnia, Dzień Pamięci, a pod spodem chrzanić to, co było, ważne to, co będzie. No, nie będę nawiązywał do tych słów z bezpośrednio na antenie, abym powiedział, tych państwa, którzy to wymyślili, oraz zarząd tej spółki, czy podmioty, które wpada na takie pomysły. Ja uważam, że to było działanie celowe, polegające na wprowadzeniu takiego zamieszania, poruszenie największych, że tak powiem, sfery pewnej godności narodu, czyli poruszenie tematu powstania warszawskiego. W celach po prostu zysku dla firmy. Ta firma spłaciła ponad pół miliona złotych na rzecz powstańców Warszawy, czy na rzecz wrażenia. A to tak naprawdę nie to jest kropla w zysku, czy może czułeś. Ta forma skandalicznej, emocjonującej zabawy, którą zrobiła ta agencja, to wymyśli, ponieważ i do końca nie wiemy, do co się do nas bliska, co wpadł na ten genialny pomysł zabawy poruszamy w świętości, jakby nie było, bo nic nie myśli o powstańcach, nic nie myśli o historii, nic nie myśli o życiach. Zresztą, szanowni państwo, przypomnę państwu, że 10 stycznia ta sama firma opublikowała dwie lotnictwa z Tigerem, z produktem, nawiązując niewątpliwie do katastrofy smoleńskiej. No to znaczy, że tutaj nikt nie ma odpowiedzi do tego, żeby poruszać nawet w kwestii ostatniej tragedii największej w XXI wieku, czy XX nawet wieku, żeby było to nawiązać w historii Polski. Nikt nie ma oporu, żeby poruszać temat powstania warszawskiego. Ja uważam, że generalnie prace legislacyjne powinny ruszyć, to jest powinna się skończyć era firm, które robią w ten sposób zabawę antypolską. Nawet jeżeli to jest kapitał Polski, to granice reklamy też powinny być ograniczone. Przepraszam, panie Rejno, bo w takim razie jedna bardzo ważna kwestia w tym wszystkim. Sam pan powiedział o tym, że trudno mówić o przypadku, że to jest przemyślana kampania i że dokładnie o taki efekt, jaki w tej chwili sobie nie wychodziło. Ale czy nie ma pan takiej obawy, że być może te wszystkie rozmowy, które się teraz odkrywają, to publiczne dolewanie napoju Tiger, nawet ta rozmowa, która teraz odbywa się na antenie Polskiego Radia 24, że tak naprawdę my wszyscy trochę wpisujemy się w tę kampanię reklamową, po prostu? Oczywiście, że się wpisujemy, ale szanowni państwo, ja się wpisuję w temat, tylko że przestaną to reagować.
Razem z panem Jakubem Banaszczym rozważamy ewentualnie poszukanie podstaw prawnych oczywiście do pociągnięcia do odpowiedzialności firmy, ale ewentualnie rozważenie tym istnieje możliwość, czyli na przykład zaproponowanie nowelizacji ustawy, czy ewentualnie jakichś innych przepisów, które by chroniły przyszłość naród polski i Polskę przed obroną dobrego imienia. I właśnie takie firmy by dyskryminowały, blokowałyby takie akcje, przyznam, że podły sposób, ale bardzo stanie, tak jak pan mi powiedział, producent czy reklamodawca wymyślił wielką reklamę po to, żebym to światło poruszył, czy to, że my chcemy reagować, bo to szanowni państwo, że oni płacili po milionach, to czyli może wyjdą na to może na bohaterów, no to już absolutnie nie. Oni płacili, bo stały się to do odpowiedzialności, ale zyski firmy, które mogą być z tytułu właśnie całego zamieszania, tego skandalu, mogą być o wiele większe niż pół miliona. Dlatego my wszyscy Polacy powinniśmy coś z tym zrobić, a posłowie, parlamentarzyści oraz samorządowcy powinni słyszeć, że nie ma możliwości wprowadzenia jakichś rozwiązań ustawowych, które by ograniczyły, o tym zresztą wspomniałem przed chwilą. Sądzi pan, nawiązuje do pana słów, które powiedział pan przed chwilą, sądzi pan, że rzeczywiście ta kampania reklamowa odniesie zamierzony skutek? Sprawi, że napój będzie głośniej, że będzie się lepiej sprzedawał, że będzie większe zainteresowanie? Mówię o zainteresowaniu oczywiście tym ekonomicznym, to znaczy idziemy do sklepu i kupujemy i płacimy. Szanowni państwo, no bądźmy szczerzy, no przecież to koszta poczty. Ale szak z kiedy? To nie jest tak, że nie mogą to pani czy pan wymyślili sobie taką, a inną formę reklamy, ktoś tego nie zaakceptował i coś wyszli. No nie, no to jest działanie celowe. Czy tu zaczyna ten ksiądz coś gadać? Bo ja, proszę państwa, różne rzeczy szanuję, wierzę w nie, ale rzeczy logiczne, prawdziwe. Natomiast jak coś takiego bajecznego, to już to przerobiliśmy. Żydzi przerobili kabałę, bajkę, a oni wracają. I do piosenek powojennych, no ja rozumiem, że z powstania to jeszcze na temat, ale czerwone gitary śpiewają w Radio Maryja. Ja mówię, rzeczywiście teokratyczne, wiesz? Nie przypiął, nie przyłatał. Świadek Ewangelii, a świadkowie Jehowy to gdzie? Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwe. To jest z Księgi Izajasza, 43 rozdział. Wracajmy do źródeł, przepraszam bardzo. Zaangażowania katolików świeckich w życie kościoła. Proszę państwa, zaangażowania katolików w świecie były różne. W zależności od sytuacji. Ciekawe, jakie to zaangażowania były w latach 50., wtedy, kiedy świadkowie Jehowy szli do więzienia. Oczywiście, że za nic. Tak samo jak i teraz w Moskwie, tak samo jak i teraz w Rosji przez ruskie klechy baciuszki, tak tutaj w Warszawie, no przez no mówił tutaj przecież, ja tego nie zmyśliłam, Marian Charkowski, który już nie żyje, pokazując mi nawet zdjęcie z sali Królestwa Schorzej, była oficjalnie sala w latach 50. jeszcze, Marian Charkowski, że siedzieli w więzieniach i katowali świadków Jehowy jeszcze za to, że wierzą w Boga, bo to wszystko, to wiecie państwo, jacy to katolicy. To są Judasze, ludzie nie stali, tylko przyszywający sobie etykietkę, że katolik, że katoliczka, a wyjdzie z kościoła, robi co innego. No to na tej zasadzie, proszę państwa. Wielokrotnie zwiększyła się liczba osób świeckich studiujących teologię. Zorganizowano ponadto liczne kursy teologiczne dla świeckich. Absolwenci tych studiów i kursów dość licznie wspomagają kapłanów w nauczycielskim posłannictwie kościoła. Rozwinęło się w Kościele Polskim duszpasterstwo specjalistyczne i zawodowe. Nie jeden człowiek umocnił się dzięki temu w swojej wierze oraz odnalazł środowisko, które żyje naprawdę wiarą. Nie jeden mógł dzięki temu łączyć się
jakieś wspólne myślenie i działanie chrześcijańskie. To znaczy myślenie i działanie przeniknięte wiarą i modlitwą. Podobno już pasterstwo specjalistyczne przeżywa dzisiaj pewien kryzys, ale kryzys ten może być także kryzysem wzrostu. Może stanowić szansę odnalezienia się na nowo, porzucenia tego, co przestarzałe, a szukania tego, co lepsze i głębsze. Starajmy się, drodzy bracia i siostry, tę szansę rozpoznać i jej nie zmarnować. Szczególnym znakiem czasu jest dzisiaj wzrastająca potrzeba przynależności do jakiejś wspólnoty, zwłaszcza w wielkim mieście. Człowiek często czuje się dotkliwie samotny, jakby pozbawiony możliwości aktywnego współtworzenia życia społecznego, jakby przymuszony do bierności. Wejść do autentycznej wspólnoty pomaga mu przełamać te braki i odnaleźć siebie poprzez głębsze bycie z innymi i dla innych. Również Kościół Polski wzbogacił się o wiele nowych wspólnot. Z pewnością mogłoby ich być więcej. Ale już teraz, dzięki duchowi, jaki w nich panuje, a także dzięki różnorodności, wspólnoty te kształtują nowy styl bycia katolikiem, nowy styl odpowiedzialności za Kościół i za wiarę. Styl, który cechuje radość wiary, czynny udział w życiu Kościoła, zaangażowanie apostolskie oraz głębsza wrażliwość charytatywna. Można jednak zaryzykować twierdzenie, że dopóki ten nowy styl bycia członkiem Kościoła nie wstąpi do parafii, możliwie do każdej parafii, tak długo większość wiernych nawet go nie zauważy. Mimo wszystkich wielkich osiągnięć, jakie tu wymieniłem, sądzę, że Kościołowi Polskiemu potrzeba odnowy na miarę zbliżającego się trzeciego tysiąclecia wiary chrześcijańskiej. Klucz do tej odnowy leży zapewne w kształtowaniu nowego stylu bycia katolikiem. Wszystko, co dobre, starajmy się zachować, ale zarazem szukajmy tego, co lepsze i głębsze. Cieszmy się zatem ze stosunkowo wysokiego poziomu praktyk religijnych, ale na tym nie poprzestajmy. Starajmy się przełamywać konsumpcyjny i bierny styl, w jakim korzystamy z udzielanych nam przez Kościół darów duchowych. Fałszywy to obraz Kościoła, w którym duchowni zajmują się rozdzielaniem darów duchowych, do świeckich zaś należy tylko ich przyjmowanie. W Kościele nie ma ani jednego takiego członka, którego Bóg nie chciałby uzdolnić do duchowego obdarzania innych. Musimy tylko nauczyć się rozpoznawać te dary udzielane każdemu z nas po to, abyśmy mogli obdarzać innych i o dary te zabiegać. Należeć do Kościoła, to znaczy tworzyć komunię, czyli wspólnotę osób wierzących w Chrystusa, które wzajemnie się obdarowują. Tu nie chodzi o to, ażeby między księżmi a świeckimi kształtowały się jakieś stosunki partnerskie z tego słowa znaczenia. Nie chodzi o to, żeby zamazywała się różnica między kapłanem a katolikiem świeckim. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy i każdy z osobna odkrywali swoje charyzmaty stosownie do swojego życiowego powołania. Chodzi o to, żeby Kościół i każda parafia przemieniała się we wspólnotę braci i sióstr, którzy razem podejmują czynną odpowiedzialność za Kościół i za sprawę Ewangelii. Zwróciłbym tu jeszcze uwagę na sprawę niezmiernie ważną w polskiej sytuacji obecnej.
Odpowiedzialność za uczciwą informację w środkach społecznego przekazu. Środki przekazu winny podejmować obronę wolności, ale także poszanowanie godności osoby. Winny popierać autentyczną kulturę. Kultura jest wspólnym dobrem narodu, wyraża jego godność i wielkość. Dlatego tak ogromnie jest to ważne. Społeczeństwo ma być informowane w sposób uczciwy, zgodny z prawdą, z godnością narodu. Prasa, film, radio, telewizja, teatr winny formować społeczeństwo, tworzyć i pielęgnować kulturę, która przyczyni się do jego postępu, a nie do jego osłabienia. Czy zniszczeń? Winny one być przepojone Ewangelią, zbawczym słowem Chrystus. Powiedzcie tylko, bracie i siostry, to, co przed chwilą powiedziałem, zechcieli zrozumieć w duchu prawdziwie chrześcijańskim. Całym skarbem wiary chrześcijańskiej jest Jezus Chrystus. Dopiero jeśli całym sercem przygniemy do Chrystusa, nasze czynne zaangażowanie w Kościół nie będzie pustym i nikomu niepotrzebnym aktywizmem. Apostoł Piotr pisze o tym tak: zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Żywy kamień węgielny, Chrystus. Wiadomo, że został odrzucony przez ludzi w momencie Golgoty, ale właśnie przez Golgotę, przez krzyż, stał się owym węgielnym kamieniem ludzkości, która buduje się jako nieogarniona w czasie i przestrzeni kosmiczna świątynia stworzenia dla stwórcy. Jest wprawdzie Chrystus odrzucany w ciągu całej historii, w różnych pokoleniach i społeczeństw, jako znak sprzeciwu, a jednak trwa w tej historii, trwa w dziejach, kształtując ich najgłębszy rdzeń i pion, ten właśnie pion, poprzez który dzieje ludzkie, mimo wszystkich odstępstw i negacji, wznoszą się ku Bogu, do tych wiecznych przeznaczeń, jakie człowiek i ludzkość ma w Bogu i tylko Bogu. Wznosi się na podobieństwo świętej budowy. My wszyscy jesteśmy wezwani, aby stawać się żywymi kamieniami tej budowy. Żywe kamienie. Wszyscy, którzy mają życie z Chrystusem. Wszyscy, którzy życie, jakie jest w Chrystusie, obdarowują innych. Żywe kamienie. Biblijna definicja tego, co apostoł nazywa ludem Bożym. Kościół naszych czasów ujmuje w nazwie laika, od greckiego laos, lud, albo też wezwaniu do apostolstwa świeckich. Drodzy bracia i siostry, rozważyłem wespół z wami słowa świętego Piotra, w których wyraża się sam apostolski zaczyn tego wezwanie. I na tym kończę, chociaż wiem, że byłoby bardzo wiele problemów szczegółowych, które tutaj się narzucają, które się otwierają przed nami. Dodam tylko tyle, że z działalnością apostolstwa świeckich, zarówno w przystolicy apostolskiej, jak i w Polsce, byłem bardzo ściśle związany przez wiele lat. Myślę, że dzisiaj są nowe możliwości. Dzisiaj są nowe możliwości. Chyba potrzebna jest także wieloraka nowa inicjatywa,
niektóre dziedziny życia społecznego, o których wyraźnie mówi na przykład konstytucja Gaudium et Spes, Magna Carta, duszpasterstwa i apostolstwa Kościoła. Różne te dziedziny przed tym były właściwie przed Kościołem jako laikatem zamknięty. Najwyżej były koncesjonowane pewne grupy dla upozorowania, że Kościół ma wolność. Dzisiaj, sądząc po założeniach, że widzisz, Lipka, tutaj nie jest tak, kochana moja droga, że jak gdybyś chciała, że gdybyś chciała, że, żeby ktoś się zakochał w twojej córce. Ja to właściwie życzę jej wszystkiego najlepszego, ale przecież sama widzisz, jak jest, że ludzie są zmienni jak rękawiczki. Dlaczego? Dlatego, że bardzo daleko odstąpili od Boga. I tutaj ty nie masz dobrej bazy. Ludzie są ateistami, są na pozór dobrzy, a tylko ciebie okłamują, oszukują ciebie, są zmienni jak rękawiczki. Zobacz, jak było kiedyś w czasie patriarchalnym, w czasie Abrahama. Kiedyś po prostu ten z tym miał się ożenić. To miało być małżeństwo, bo łączył Jahwe, łączył Bóg. Sznur mocny, gdy potrójny, mówi piękna pieśń, której już nawet nie śpiewają, pamiętam słowa. Sznur mocny, gdy potrójny, no bo jest jeszcze Jahwe. Kiedyś było łatwiej ludziom zawrzeć związek małżeński. Na siebie spojrzeli z punktu widzenia Jehowy, Boga, że się zgadzają, że pasują, bo służą dla jednej sprawy, dla dobra sprawy. Jahwe ich łączy. A teraz nikt jest nie wygra, ludzie nie wierzą w nic. Także tu podstawianie takie, gdy ludzie są już ateistami i w nic nie wierzą, nie ma sensu. To niby jest to samo, ale bez Boga, więc nie gra. A poza tym ludzie grają, ludzie oszukują, ludzie kręcą. Mentalność się zmienia, jak sama widzisz. Twoja może się zmienić. Jakbyś była bezdomną, byś stała na ławce przy ulicy Marszałkowskiej, to nie wiem po co ten Kościół katolicki szuka, że oceniając tych ludzi jako bezdomnych, szuka dla nich przytułku, nocleg. Oni po prostu nie chcą. U nich tak mentalność jest już inna. Nie to, że zjechana czy gorsza. Oni po prostu pośpią na kamieniu, na ławce i bardzo się cieszą, że znajdą 2 złote. Także to jest inna mentalność, bo tu się baba mówiła, dlaczego Izraelici mordowali jak do ziemi obiecanej szli. A ta Jolanta Mąkosa kończyła prawo wtedy. Bardzo inteligentna dziewczyna, zawsze ze mną szła i mówiła, była inna mentalność. Tak inteligentnie, że ludzie się dziwili, co to za ludzie tu przyszli. Inna mentalność. Także widzisz, może być inna mentalność, ta mentalność może się zmienić, ulec zmianie, może być różna. A tutaj debile uczą się, są absolwentami Uniwersytetu Warszawskiego i się dziwią, krzywo się gapią w tramwaju, autobusie Stołecznego Miasta Warszawy, pociągu. I polskie społeczeństwo jest najmniej tolerancyjne, bo nawet nie ma wyobraźni, a krzywdzi się, bo nie rozumieją, co to ludzie niepełnosprawni, co to znaczy, że każdy jest inny, jeszcze tym sumptem pokomunistycznym. No, nawet te piosenki z czerwonych liter wracają, to więc ja się wcale nie dziwię, że wyzywają ich od komuchów. No. Pozwolą wszystkim naszym braciom i siostrom świeckim. Także to też nagrałam już tutaj, proszę Państwa, co było mówione. Tak, tak, co ja tutaj wszystko mówię. Wszystko jest nagrywane, Państwo zobaczą. O, jak SMS-y, jakie u mnie gry. Bo znaczenie Królestwo Boże jest podobne do zaczyn. Właśnie potrzebny jest ten zaczyn ewangeliczny w naszym narodowym życiu. W tym nowym naszym życiu narodowym potrzebny jest ten zaczyn ewangeliczny wieloraki. Ogromnie wiele go jest, ale jeszcze stwierdzamy, że są dziedziny, w których go brakuje. Może brakuje na skutek
na skutek czasów minionych, sytuacji, która stworzyła takie antywarunki. Ale może także i brakuje dlatego, żeśmy jeszcze nie otworzyli się w tych kierunkach. Więc życzę z całego serca, dlatego im się tu zebrali i o to się modlimy, żeby ta parabola zaczynu ewangelicznego przeoblekała się coraz bardziej w rzeczywistość w polskim kościele, w polskim społeczeństwie, w naszej III Rzeczypospolitej. W duchu takim, na który wskazuje Sobór Watykański II dla całego Kościoła, a dla nas w sposób szczególny stosownie do naszych warunków, możliwości, szczegółowych zadań, może nawet i szczegółowych słabości. Przecież to jest prawda. To są słowa ewangeliczne, że doskonałość słabości się kształtuje. Słabości są także i nasze polskie słabości. To również jest zadanie dla apostolstwa. To również jest wyzwanie dla Kościoła w tym podstawowym znaczeniu tego słowa, lud Bożego, dla tych żywych kamieni, żywych i ożywiających, a zawsze na kamieniu węgielnym, którym jest Chrystus, Bóg zapłać. Podczas dzisiejszej katechezy wysłuchaliśmy wystąpienia świętego Jana Pawła II, wygłoszonego 6 czerwca 1991 roku w Olsztynie w archikatedrze świętego Jakuba Apostoła. Czego oszuści nie robią, zobacz, żeby, że rekordzista 4790 za swoje zakupy, jakiś stary dziad komu, który ma pełno pieniędzy i sobie kupuje, to jak wydał 4000 na zakupy, 1, 2, 3, no to i dostał. A kto to ma tyle pieniędzy? To jest takie gadanie baranie. Tak działają oszuści w Orange. Ja jeszcze podpiszę jedną umowę z Orange, tak żeby płacić mniej za ten i coś tam jest innego, ale tak to trzeba po prostu dużo wydać, żeby dużo mieć pieniędzy. To jest do dupy roboty. Bardzo gorąco proszę o współpracę. Zapraszam do współtworzenia tej audycji. Dzisiaj porady kulinarne z udziałem naszych słuchaczy. Zanim jednak odbiorę od Państwa pierwszy telefon, chciałabym na samym początku bardzo gorąco pozdrowić siostry Loretanki, Loretto, bo dane mi było gościć w minionych dniach w Loretto, w polskim Loretto, pod gorąco serdecznie zachęcam wszystkich Państwa, byście w pielgrzymi szlak również do sanktuarium wpisali, gdyż naprawdę warto to miejsce nawiedzić. Tam nie tylko możemy wzmocnić swojego ducha, nie tylko wielbić Boga poprzez serce Maryi modlitwą, ale także zachwytem nad pięknem otoczenia, gdyż polskie Loretto położone w pięknych zasobach lasach naprawdę daje ukojenie naszym myślom, naszemu ciału, ale także i można zagłębić się w stroju modlitwy w tej ciszy, w tym pięknie, które tam otacza. To bardzo pomaga się wyciszyć i dlatego ja zachęcam wszystkich naszych słuchaczy do tego, abyście Państwo Loretto podwyżkowe także nawiedzili. A ponieważ jest audycja kulinarna, to oczywiście pozdrawiając siostry, czynię to na ręce matki przełożonej, ale w sposób szczególny chciałabym przekazać swoje pozdrowienia siostrom, które posługują w kuchni, gdyż kuchnia to taki nieodłączny dla sympatyków audycji porad kulinarnych takie miejsce nieodłączne, które jest dla nas bardzo ważne. Tak więc gorąco pozdrawiam siostrę Faustynę, siostrę Gigę, siostrę Cecylię, wszystkie także osoby świeckie, które w kuchni posługują, miłe panie, również też ojców sercanów, którzy tam są kapelanami, dwóch ojców tam posługuje siostrom. Jestem pod wrażeniem
naprawdę tej wizyty i jeszcze raz serdecznie za gościnę dziękuję. I skoro już wspomniałam siostrę Faustynę, to chciałabym przypomnieć Państwu na początku naszych porad przepis, który siostra nam podała na placuszki z cukinii. Kiedyś siostra ten przepis już podawała, jako że teraz pora roku odpowiednia i cukinie takie dobre i świeże i polskie są w zasięgu ręki, dlatego warto je wykorzystać tak na bieżąco. Oczywiście o przetworach zapewne też jeszcze z cukinii będziemy mówić w poradach kulinarnych, ale dzisiaj placuszki z cukinii to moja propozycja na ten wakacyjny dzień. Proszę więc sięgnąć po przybory do pisania. Już przypominam ten przepis, bo to siostra Faustyna podawała nam go już jakiś czas temu. Do wykonania tej potrawy potrzeba cukinie oczywiście, tak około 300 gram, obrana cukinia, jedno jajko, 3 łyżki mąki pszennej lub możemy użyć mąkę orkiszową, to już jak Państwo uważają, jak sobie życzą. Ponadto potrzebujemy 2 łyżki zimnego mleka, 1 cebulę, 2 ząbki czosnku, 1 łyżka posiekanych ziół, takie jakie lubimy, świeżych ziół, zielonych, na przykład pietruszki, bazylii, a ponadto sól, pieprz i suszone zioła prowansalskie oraz olej do pieczenia. Jeszcze raz powtarzam, przepis na placki z cukinii. Potrzebujemy około 300 gram obranej cukinii, jedno jajko, 3 łyżki mąki pszennej lub orkiszowej, 2 łyżki zimnego mleka, 1 cebula, 2 ząbki czosnku, 1 łyżka posiekanych ziół, na przykład pietruszka, bazylia, sól, pieprz do smaku i suche, suszone zioła prowansalskie, również do smaku, olej do pieczenia. Wykonanie. Do miski wbijamy jajko, roztrzepujemy je, dodajemy sól, pieprz, mleko oraz startą na tarce jarzynowej, na tych większych oczkach, cukinię, obrane posiekane zioła, także cebulę i czosnek. Cebulę i czosnek także drobniutko kroimy, siekamy. Doprawiamy do smaku suszonymi ziołami i smażymy. Wszystko to razem oczywiście mieszamy. Smażymy na oleju, na złocisty kolor. Możemy te placuszki podawać z sosem pomidorowym, czosnkowym lub i bez sosu. Do jakiejś zupki też możemy pogryzać takie placuszki, a więc jak Państwo widzą, bardzo łatwa potrawa do wykonania, bardzo prosta, a smaczna i pożywna. A teraz już czekam na Państwa telefony, czekam na Państwa propozycje. Dzisiaj porady kulinarne z udziałem naszych słuchaczy. Także u nas oryginały w radiu. Same oryginały. Same oryginały. Proszę Państwa, jak to zrobić? Niech Państwo zwrócą uwagę na to słówko. Jak to zrobić? Ludzie ciągle szukają jakiegoś cudu, jakiegoś złotego środka, jakiejś metody złotej. No, ale coś na siłę zrobić, to znaczy się nie uda. Niech Państwo tu się przysłuchają. U nas i tylko u nas jest wypowiedź specjalistki, kobiety, która potrafi wyleczyć jąkanie się. Ale o to chodzi, że to jest leczenie falowe, bo niektórym udało się i myśleli, że już Pana Boga złapali za nogi, diabła za ogon, zaprzestali, jąkanie się wróciło, bo jest falowe, nie rozumieją tego.
Proszę Państwa, bo jak ktoś za bardzo chce, też jeszcze inna sprawa, jak ktoś za bardzo chce to wyleczyć i chce przestać się jąkać, no to się zaczyna jąkać. I to na przykładzie tego jąkania można co nieco udowodnić, pokazać ludziom chciwym, pazernym, ja tu w Warszawie widzę takich żebraków, pełno jest, chcą coś zrobić za wszelką cenę i że to może się nie udać. Niech jąkanie będzie tego przykładem, czy chęć wyleczenia jąkania, niech będzie tego przykładem, bo im bardziej chcesz, tym bardziej ci nie wychodzi. I to nawet niekoniecznie chodzi o rozluźnienie się, że ty chcesz, och, rozluźnię się na jakiś czas, och, i przestanę się jąkać. Nie, właśnie, że nie uda ci się, bo organizm jest tak zapamiętujący to wszystko i te twoje chęci, te twoje chciwości, pazerności, przebiegłości nieszczere, że po prostu człowiek się znowu zaczyna jąkać. I kobieta mówi, że jest metoda na zwalczenie tej choroby. Jest, ale w szkole mówili, że nie ma. No. Jest, jest. Jak nic nie chcesz za wszelką cenę. Nic tu nie trzeba zrobić. Nic tu nie trzeba zrobić. Tu trzeba robić i czekać z modlitwą Bożą, aż przyjdzie nagroda. Starać się, oczywiście starać się, ale nic na chama, bo to pełno jest chamstwa w Warszawie. Nic na siłę, to wszystko na siłę, ani za wszelką cenę. Nie wolno, nie. Z błogosławieństwem Bożym. Taki jeden mój kolega z Bielska Podlaskiego, taki troszeczkę przy tych jakby zielonoświątkowcach się trzymał, mówił, jak Bóg pozwoli. Bardzo ładnie mu to wychodziło. Jak Bóg pozwoli. Nawet byliśmy kiedyś, ja tak eksperymentalnie, chodźmy, pójdźmy do tych moich mormonów. I tak mormoni nisko spadli, proszę Państwa, że była zima. No i ten zielonoświątkowiec, bardzo miły chłopak, już nie pamiętam, jak on się nazywał, ale on tu był parę razy w Warszawie, bo oni są zrzeszeni w różnych zborach. Jak Bóg pozwoli, często powtarzał. I tak nawet siebie jakby robił z siebie bezdomnego, w sensie takim, że na chwileczkę chociaż rączki ogrzać. A tutaj mormoni, proszę Państwa, mieli mieszkanie wypożyczone gdzieś od jakichś ludzi, ale to było w Białymstoku. No i po prostu on prosił, żeby wejść, bo ale oni mnie znali, ci mormoni. I on prosił, żeby wejść, bo żeby ręce ogrzać, tak po ludzku. I oni wyjątkowo nie mieli czasu, mormoni z USA, wyjątkowo nie mieli czasu. No to żeśmy odstąpili, na klatce usiedli przez chwilę pomyśleć, gdzie pójść, bo to była zima, a oni wezwali tych właścicieli tego mieszkania. Także przyszli i straszyli policją i to i trzeba było się wylegitymować. Także proszę Państwa, zgadza się, prawdą jest, co fakty i mity podały, że w pewnej wiosce w USA, w Ameryce, mormoni wybili w pień całą wioskę, śmierć, no, zostawili małe dzieci tylko, które wychowali na mormonów. Czy to jest normalne? Oczywiście. No to pokazali memes po mormons w internecie, że jakieś wojska lecą. Ja mówię, o, przypomniała mi się cała ta historia z faktów i mitów, a tam wszystko prawdziwe, przecież to też są oficjalne dzienniki wydawane. Jak to mormoni wyrżnęli całą wioskę. Ja mówię, to ty chciałaś się do mormonów zapisać? To jest nie tu i nie teraz. Leć tam, leć, do Arabów się zapisać. Dziękuję za tę propozycję. Pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, Pani Barbara zaproponowała kaszę na śniadanie jako podstawę, ale tę kaszę możemy właśnie w różnoraki sposób z różnymi dodatkami, tak jak z jogurtem naturalnym lub owocowym, to już jak Państwo wolą. Dodajemy konfiturę, co pewnie lepiej dodać jogurt naturalny z konfiturą, z bananem, z pestkami dyni lub innymi nasionami. Można także miąższ dyni z miodem i rodzynkami, wymieszamy orzechy posiekane, to wszystko razem zmieszane z kaszą i dobre, zdrowe śniadanko na dobry początek dnia. Prosimy bardzo. Także bez Boga ani do proga. Witam serdecznie, Janina
Chodzi o te lody, które ostatnio były podawane niedawno. Tak, jakoś niedawno. Już szukam, bo rzeczywiście pamiętam, że coś takiego. To było pół na pół, śmietanka z mlekiem. Lody waniliowe. A może? Dobrze, to bardzo proszę pani Janino w takim razie przestawić się na słuchanie i już przypomnę przepis na te lody, tak? Tak, dobrze, dziękuję, cześć Boże. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Lody waniliowe, drodzy Państwo, i to była taka propozycja. I potrzeba nam do wykonania tych lodów 250 ml śmietanki kremówki 30%. 250 ml śmietanki kremówki 30%. Tyle samo mleka, czyli 250 ml o zawartości tłuszczu 3,2. 250 ml mleka 3,2%. 100 g cukru. Jedna, dwie laski wanilii i 3 żółtka. Jedna, dwie laski wanilii, 3 żółtka. Wykonanie lodów. Wanilię w całości podgrzewamy w rondelku. Następnie wyjmujemy, wyłuskujemy z wanilii ziarenka. Przepraszam, źle Państwu podałam. Jeszcze raz wanilię rozkroić i wyłuskać ziarenka. Następnie jeżeli ja, proszę Państwa, w T-Mobile'u zamawiam, dlatego mówią, że pajęczyca T-Mobile. Jeżeli ja w T-Mobile'u, proszę Państwa, zamawiam laptop, no 170 zł miesięcznie na 2 lata, to nawet drogo. Ale on ten laptop zamiast o 17 przynieść, to przyniósł o 14. Oczywiście, że w domu nikogo nie było, bo on zrobił wbrew klientom i potem jakby się chciała reklamować, to to już nawet i tego laptopa nie ma, ta opcja przeszła, promocja przeszła i oczywiście tutaj wynika z tego, że w T-Mobile'u klient nie ma racji, czyli że no będziesz gadała, krakała i nie uzyskasz, bo nawet w magazynie nie ma tego laptopa, ale to jest wielkie świństwo, umawiać się i nie dotrzymać słowa. Już było 3-4 razy tak w T-Mobile'u. Nawet tutaj na Kaskiej też. 2 razy coś miał przynieść, ani razu nic nie przyniósł, proszę Państwa. A przyniósł mi telefon za 49 zł, a musiałam zapłacić, proszę Państwa, 200 zł. A nie przyniósł mi tego routeru na wszystkie telefony bez limitu przenośny. Nie przyniósł mi, tylko telefon i to 4 razy drożej. I jakieś dziwne układy, dziwne, to jak pajęczyca. No to widzicie Państwo, Play wychodzi na całość. Firma, proszę Państwa, Skok Stefczyka wychodzi na całość. Ja widzę, że i Orange wychodzi na całość, a T-Mobile, wiecie Państwo, jak to działa Ameryka. Jak działa Ameryka, że jeszcze ludzie się nie postrzegą, a będą musieli za tę broń duże pieniądze płacić. To przecież za darmo, oni tu nie dadzą tego. Polska, jak wejdzie w długi, to będzie jakąś niewolniczką na odległość. Jeszcze i tak może być, bo teraz, tak jak mówimy o mentalności tutaj w sąsiednich audycjach radia, to KFM Eurokotika bardziej Baby Lunchroom Extra, że mentalność ludzka się zmienia, no i sytuacja geopolityczna, polityczna się zmienia, że nikt, nawet Angela Merkel, nie przepuściła i nie mogła sobie oczywiście wcześniej tego wyobrazić, że uciekinierzy to kolejny problem. I to wcale nie z uciekinierami związane, tylko z tymi, którzy mieszkają tutaj, bo ci, którzy tu od lat są, z tamtych krajów, to nie chcą, żeby byli tutaj uciekinierzy i dlatego to oni się rozsadzają. A no, dowiedziałaś się, Manika, dowiedziałaś się. Bardzo dużo i na każdy właściwie.